W ciągu 2 najbliższych lat Polska ma przyjąć do 2000 uchodźców, głównie z Syrii i Erytrei. Polacy niewiele o nich wiedzą. Tyle samo co każdy, po prostu. Nikt nie wie, co to za ludzie są, czy to są katolicy, czy to są, no wiadomo, że innego wyznania, innej wiary. I teraz to, co się słyszy, to, co się mówi, no to jednak niektórzy się boją. Niektórzy twierdzą, że należy pomóc, bo to też ludzie są, tak jak i my Polacy. Nieraz musieliśmy emigrować za granicę, żeby zapracować na parę groszy. Jak poinformowała nas rzeczniczka Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Ewa Piechota, w naszym kraju na koniec czerwca liczba uchodźców sięgnęła 4000. Prawie 2/3 z nich utrzymuje się z pieniędzy podatników. Najwięcej jest Rosjan, Ukraińców, Gruzinów, Tadżyków i Syryjczyków. Polska znajduje się na 13 pozycji w Unii Europejskiej pod względem liczby osób ubiegających się o ochronę. Z tego, co mi wiadomo, to uciekają do Europy dla lepszego życia. Przed wojnami, bombami i tymi różnymi sytuacjami. Ale czy to będą miały lepiej, to trudno powiedzieć. W pierwszym półroczu wnioskami o udzielenie ochrony międzynarodowej było objętych prawie 4200 osób. Najwięcej wniosków o nadanie statusu uchodźcy przyjmują Niemcy, Węgry, Włochy, Szwecja i Francja. Policzanka zamieszkująca w Wielkiej Brytanii obserwuje ten problem z pozycji imigrantki. Od lat Wielka Brytania zalewana jest legalnymi i nielegalnymi imigrantami i to jest częściowo uregulowane, częściowo nie. My sami do niedawna byliśmy w takiej samej sytuacji przed wejściem do Unii Europejskiej. Chowaliśmy się po domach, praca była jakby nielegalna. Ja miałam to szczęście, że przyjechałam, jak już wszystko było uregulowane. No, Londyn jest o tyle wspaniały, że właśnie wszyscy siebie tolerują i akceptują, ale tego się trzeba nauczyć. Myślę, że poza Londynem jest troszeczkę trudniej. Pan Michał pracuje obecnie na terenie Niemiec, w ośrodku zajmującym się pomocą uciekinierom z terenów Afryki Północnej i Wschodniej. 15-16-latkowie często są już po przygotowaniu do walki, są obeznani z karabinem AK, z musztrą. W ośrodku, w którym pracuje pan Michał, przebywają młodzi ludzie z krajów objętych konfliktami zbrojnymi. Z Somalii, Erytrei, Nigerii, Libii, Etiopii, a nawet Bangladeszu. Szukając bezpiecznego schronienia, porzucają swe rodziny. Przyjazd do Europy zwiększa szanse przeżycia, tak? Ratuje im życie. A to, czy przepłyną morze śródziemne, jest sprawą drugorzędną. Tam powiedziałbym, mają 50% szans. Jeżeli to im się uda, są już bezpieczni. Problem polega na tym, że przyjeżdżając do Europy nie mają tak naprawdę tutaj nikogo, czyli zostawiają swoich rodziców, braci, siostry. Dopiero my ich tutaj przyjmujemy. I ja pracuję w takiej grupie, która zajmuje się już usamodzielnianiem tych osób, czyli po pobycie w mojej grupie chłopiec, młody mężczyzna, 18-19-letni, przechodzi na swoje mieszkanie. Każdy imigrant musi nauczyć się zawodu, poznać język i kulturę kraju, w którym chce osiąść. Do 2020 roku Polska ma otrzymać blisko 70 milionów euro na działania związane z polityką migracyjną. Polska jest dla uchodźców raczej stacją tranzytową w drodze do bogatszych krajów niż docelowym miejscem. W gminie Police nie ma uchodźców, ale zamieszkuje tu 7 rodzin repatrianckich. Natomiast w powiecie polickim od roku zamieszkuje jedna osoba z Syrii, która otrzymała status uchodźcy. Osobami takimi zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.